Witam ponownie Państwa w programie Ewa Poleca. Dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać, przekazać kilka informacji na temat książek, które niegdyś były zakazane. Zainspirowała mnie zbliżająca się międzynarodowa akcja Tydzień Książek Zakazanych. Od 1982 roku, kiedy bibliotekarze amerykańscy spowodowali, że takie międzynarodowe święto zostało pierwszy raz otwarte, ten Tydzień Zakazanych Książek trwa już kolejny raz, a w Polsce po raz czwarty. W Bibliotece Miejskiej mówimy o tym święcie międzynarodowym w zasadzie po raz pierwszy. Włączyliśmy się do tej akcji, które w Polsce prowadzi Bibliosfera i tam również ja znalazłam, ale Państwo również możecie znaleźć wiele informacji, tytułów książek, listy książek zakazanych. Akcja ta jest bardzo dobrze merytorycznie przygotowana i mam nadzieję, że Państwo przychodzący w tym tygodniu bibliotek, a więc od 21 września, a my tutaj w Tomaszowie, w Bibliotece Miejskiej, aż do 6 października, czyli właściwie dwa tygodnie, znajdziecie wiele informacji, tytułów, ale i książek, które będą wyłożone na specjalnych regałach. Książek, które niegdyś z powodów politycznych, religijnych czy obyczajowych otrzymały łatkę książki zakazanej, niewartej czytania, skazanej na zapomnienie. I chciałabym, żebyście Państwo sami przekonali się, czy rzeczywiście te tytuły zasługują na takie miano. Ukazała się ostatnio na rynku polskim książka Wernera Fulda, która o tym temacie w sposób bardzo przystępny mówi. Ta publikacja, Krótka historia książek zakazanych, ma w podtytule o ich prześladowaniach i potępieniach od starożytności do dziś. I rzeczywiście można powiedzieć, że to jest przystępnie napisana historia literatury światowej. Czyta się ją dosłownie w dwa wieczory. Jest tu wiele wspaniałych, ciekawych informacji o książkach, które ze zdumieniem odkrywam jako właśnie te zakazane, a które w chwili obecnej stanowią kanon literatury powszechnej. Publikacje, które są w kanonie lektur szkolnych, szkół średnich, ale również jako studentka bibliotekoznawstwa miałam je w kanonie swoich lektur w czasie studiów. Proszę Państwa, tak się składa, że te książki zakazane, które znalazły się na indeksach również nie tylko amerykańskich, ale również na indeksach polskich, na indeksach cenzorów komunistycznych, nie dały się tak łatwo odsunąć w zapomnienie i dzisiaj możemy cieszyć się i rzeczywiście stanowią tą literaturę powszechną i polską, z której wszyscy czerpiemy bardzo wiele, uczymy się i stanowią nasze dziedzictwo światowe. Pokażę tutaj Państwu kilka przykładów, które właśnie znalazły się zarówno w tej publikacji, jak i na liście amerykańskiej. Zacznę może od tych obecnie lekturowych wydań. Proszę bardzo, jedna z książek zakazanych, Herling Grudziński, Inny świat. Książka, która pokazuje życie w łagrach. George Orwell, rok 1984, uważana niegdyś za książkę propagującą komunizm, ale absolutna krytyka totalitaryzmu. Dziś w lekturze szkolnej. Machiavelli, książę, dający wskazówki władcy państwu, że musi być i lwem, i lisem. Czy chociażby Boccaccio de Cameron, który z powodów obyczajowych był zakazany. Tutaj mamy następny stosik.
Antony Borges, Mechaniczna pomarańcza, także w lekturze uzupełniającej. Salinger, Buszujący w zbożu. Bardzo piękna książka dla młodzieży. Wiktora Hugo, Nędznicy. Tutaj przechodzę do takiego zbioru powieści raczej obyczajowych, takich łatwych do czytania. Dan Brown, Kot Leonarda da Vinci. Książka współczesna bardzo zrobiła wiele szumu, była na indeksach kościelnych współczesnych, ale rzeczywiście chyba niesłusznie aż tak wielki rozgłos zyskała, ponieważ te historie, które tutaj są przedstawione w tej książce, rzeczywiście z nauką nie mają nic wspólnego. Ale dobrze się czyta, jest to bardzo poczytna powieść. Czy chociażby Harry Potter, seria niezwykle popularna na świecie, a w dalszym ciągu w Ameryce palą się stosy z Harrym Potterem, ponieważ Stany Zjednoczone są takim dziwnym krajem i to święto właśnie wyrosło z tego, żeby ludziom uświadomić, jak ważna jest ta pierwsza poprawka do Konstytucji amerykańskiej mówiąca o wolności słowa, a w rzeczywistości na tych listach amerykańskich współcześnie znajduje się bardzo wiele publikacji, ponieważ Amerykanie są niezwykle pruderyjni i nie tylko nie chodzi tutaj o taką cenzurę krajową, ale również wchodzą do bibliotek szkolnych. Oczywiście nikt nie może zabronić radom rodziców czy jakimś obywatelom, grupom obywatelskim, żeby zakazywać czy nie zakazywać jakichś publikacji czy wykorzystywania ich w procesie nauki swoich dzieci. No ale w tym przypadku histerie właśnie w sposób niezwykły w dalszym ciągu się wokół pewnych publikacji, pewnych książek, które przecież są tylko, służą tylko wyobraźni, czytaniu, właśnie się dzieją współcześnie. I tu Harry Potter często w Ameryce również pada ofiarą stosów. Jest jeszcze taka książka, która kiedyś była sfilmowana, Kolor purpury, Alice Walker, też na indeksie amerykańskim, książka o niewolnictwie, ale bohaterka jest innej orientacji seksualnej, też z tego powodu znalazła się na indeksie. Tu Państwu jeszcze zaprezentuję. Lista amerykańska ma 59 tytułów. Również na tej liście jest Władimir Nabokow z Lolitą. Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby. Piękna powieść sfilmowana. Czy Bułhakowa, Mistrz i Małgorzata. Thomasa Manna, Czarodziejska Góra. Te wydania ostatnie tych książek są przepiękne i rzeczywiście mimo tego, że kiedyś te książki były wycofywane z bibliotek, spółek księgarskich, zabroniono ich czytania, posiadania, rozpowszechniania, to jak Państwo widzicie, słowa i myśl ludzkiej nic nie zatrzyma, nie da się wszystkich książek spalić, zawsze zostanie jakaś dostępna dla czytelników. Jeszcze jedną publikację do zapoznania zachęcę. Jest to Nicolasa Karolidesa, 100 książek zakazanych. Historia cenzury dzieł literatury światowej. Tutaj Państwo również możecie się zapoznać i z książkami, i z dziejami cenzury dotyczących danej książki. A najwspanialszy jest dodatek Posłowie Andrzeja Paczkowskiego. Posłowie, a właściwie jak autor powiedział, nieco uwag o cenzurze w ogóle oraz garść wiadomości rozmaitych o tej instytucji w Polsce. I z tym rozdziałem uważam, że należy się zapoznać. Na zakończenie tylko przeczytam Państwu fragment, a właściwie koniec tego posłowia profesora Andrzeja Paczkowskiego, który skomentował tę historię książek zakazanych tak. Druk jest rodzajem pisma, pismo jest obrazem mowy,
Mowa jest wyrazem myśli, a myśl to jest sam człowiek. To są słowa niejakiego Godlewskiego, wyższego urzędnika Komisji Skarbowej w czasach Królestwa Kongresowego. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że system komunistyczny, drastycznie kontrolując druk, w istocie prześladował człowieka. I tego, który pisał, i tego, który czytał. Czas ten należy do przeszłości. Ale coś wiele osób w Polsce za nim tęskni. To są ostatnie słowa w posłowiu profesora Paczkowskiego. Ja tutaj dodam jeszcze, że rzeczywiście cenzura w państwach totalitarnych była tak przeogromna, tak samo w Polsce, jak w Związku Radzieckim, jak w innych krajach komunistycznych, czy chociażby również cenzura w hitlerowskich Niemczech, przyczyniła się do palenia książek, ale nie tylko, również do zabijania, niszczenia, prześladowania ich autorów, ale także czytelników. Chciałabym Państwa zapoznać, żebyście czytali te zakazane książki i przekonali się, czy rzeczywiście one były słusznie prześladowane i słusznie zakazane. Żebyście Państwo również przeczytali te publikacje, o których tutaj mówię, Wernera Fulda i Nicolasa Karolidesa, o książkach zakazanych. Rzeczywiście są one skarbnicą wiedzy historycznej. Dodam jeszcze, że wielu autorów Nagrody Nobla było prześladowanych, jak chociażby Borys Pasternak, który nawet za doktora Żiwago musiał odmówić, zmuszony został do odmówienia przyjęcia tej nagrody, jak Bułhakow, który przez całe życie był trzymany, nie wydawano mu Mistrza i Małgorzaty dopiero wiele lat po śmierci. Ale też byli tacy autorzy, którzy sami się cenzurowali, jak chociażby Heine, który powiedział: lepiej niech palą się wiersze, niż wiersz okleci. I tak pisał swoją książkę, żeby można było ją bez problemu wydać. Oczywiście te książki to, tak jak powiedziałam, kanon literatury światowej, ale też jest wiele takich, które w sposób dziwny znalazły się na tej liście, jak chociażby ostatnio w Ameryce Czerwony Kapturek, tylko dlatego, że na okładce książki dziewczynka z koszyczkiem do babci, jak Państwo pamiętacie, niesie ciasto i butelkę wina i tu uznano, że jest to propagowanie picia alkoholu. Zapraszam Państwa jeszcze raz, zachęcam do odwiedzenia biblioteki. Takie regały książek zakazanych będą we wszystkich naszych placówkach. Będziecie Państwo mogli się zapoznać. Również opublikujemy wykazy tych zakazanych tytułów, żebyśmy mogli sobie uświadomić, jak jesteśmy szczęśliwi obecnie w naszym kraju, skoro w 1989 roku ta cenzura państwowa już nie istnieje. Możemy korzystać z wolności słowa, z wolności pisania i z wolności czytania. Zapraszam Państwa do biblioteki. Dziękuję.